Krzysztof Kolany, analitykbankier.pl. Tym razem na wykres tygodnia weźmiemy każdemu dobrze znaną parę walutową euro-złoty. Cóż, na polskim rynku walutowym od pół roku rozgrywany jest polski film. Znaczy jest nuda, nic się nie dzieje, o dialogach w ogóle można zapomnieć, gdyż kurs euro-PLN leniwie waha się pomiędzy 4,25 a 4,35 złotego. I tak jest od lipca 2018 roku, a więc już przez pół roku. Co znamienne, bardzo niska jest zmienność. Od ostatnich 6 miesięcy ani razu dzienna zmiana kursu euro-złotego nie przekroczyła 0,6%. Ostatni raz z tak niską zmiennością mieliśmy do czynienia w drugiej połowie 2017 roku oraz w roku 2014. W obu przypadkach powrotowi zmienności towarzyszyło niestety osłabienie złotego i taki też scenariusz może nam grozić w ciągu najbliższych kilku miesięcy.